Hagis miał dziura w suficie. Nigdy jej nie naprawił, bo kiedy padało, było za mokro, by cokolwiek tym zrobić. A kiedy było słońce, to dziura nie była problemem. I tak, to jest metafora dla wielu systemów IT. A w dzisiejszym odcinku wydajność baz danych i przynależność IT czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT morning na. 26 września 2023. Dzisiejszy odcinek jest nagrywany akurat w dniu, w którym wychodzi, bo wczoraj wieczorem niestety trochę bolała mnie głowa i dodatkowo rozwaliłem krzesło i nie byłem za bardzo w nastroju, żeby nagrywać. Więc nagrywam o 5 rano. Mam nadzieję, że docenicie moje poświęcenie dla was. To jest właśnie konsekwencja tego, że mamy teraz 4K. Już nie mogę nagrać o 7, żeby odcinek był na 9. Anyway, żeby nie przeciągać, przechodzimy do dzisiejszego materiału i naszym pierwszym materiałem jest przemyślenia związane z wyciskania wszystkiego z naszych systemów. Autor opowiada sytuację, jak u nich w firmie mieli problem z bazą danych. Jest to problem, który jest mi bardzo dobrze znany, sam nieraz widziałem jak to baza danych wraz z rozwojem systemu bardzo robi się problematyczna. I autor zaznacza, że to co widzieli już dłuższy czas, że zużycie procesora wisiało na 60-80%, ale były momenty, gdzie skakało do stu. I to nawet spowodowało parę razy właśnie niedostępność systemu. I tak naprawdę. Na początku po prostu robili standardową rzecz, co się bardzo często robi w wypadku Clouda. Czyli po prostu, kiedy baza była mocno obciążona, to skalowali się do większej instancji. No, ale z czasem już nie ma do czego się skalować. I to jest sytuacja, przy którą oni stanęli chyba parę miesięcy temu z perspektywy artykułu, gdzie już yy, doszli do tej właśnie maksymalnej rozmiaru i nie mają co zrobić. I autorzy, jak to zwykle, zaczęli, e, twórcy zaczęli tam myśleć, jakie mają opcje, i oczywiście, i oczywiście budzik zaczął mi dzwonić. Yy, no i z tych opcji, które były, dwie takie, które wygrały, to był właśnie tak zwane y, shardy, shard rights. Y, wybaczcie, nie będę wchodził, jak to do końca działa, bo bym musiał sam się bardziej wczytać, nie jestem osobą może tak bardzo bazodanową. No i oczywiście y, podejście, y, podejście mikroserwisowe. No i autor dyskutuje, że obie rozwiązania są cool, obie rozwiązania są trendy i obie są fajne, ale oba rozwiązania wprowadzają bardzo dużo nowej komplikacji w systemie, której wcześniej nie było. I jak to fajnie zaznacza, tak naprawdę tego typu komplikacje powinno się odskładać jak najdłużej w czasie, jak tylko jest to możliwe. I trochę się z nim zgadzam. Autor następnie dyskutuje o tym, że tak naprawdę to, co on, on zasugerował i co zaczęli robić, to jest, żeby wpierw spróbować zapanować nad wydajnością tej bazy danych. I pierwsze, co zrobili, to zainwestowali bardzo dużo właśnie w czasu na to, żeby to, co się działo, dać, y, po prostu zobaczyć, co się z tym dzieje. Zaczęli właśnie wyciskać wszystko, jakieś soki z systemu. Między innymi patrzyli na telemetrię, które zapytania są najbardziej ciężkie, i te zapytania były właśnie przepisywane w sposób, żeby były o wiele lżejsze. Na przykład, to jest wymyślony przykład, ale z ale z życia. No, y, jest jakieś zapytanie, które jest filtrowane na łaju. Powiedzmy, chcemy wziąć wszystkie zamówienia z danego dnia, to tak naprawdę zapytanie wraca wszystkie zamówienia, jakie są w systemie i dopiero na UI-u to, to filtruje, a w równie dobrze już można wysłać zapytanie filtrowane do bazy danych, żeby zwróciło tylko jakiś yy, subset. I wiele zapytań, które są naprawdę bardzo ciężkie, a na przykład są tylko read-only. Yy, robi się na replice, która nie musi być także aktualizowana w trybie. Yy, Natychmiastowym, jeśli nie są już tak istotne, żeby po prostu zwracała te dane. I takich optymalizacji było dużo. To skończyło się na tym, że z im spadło z 90% na 30%. I to jest ten moment, w którym ja na przykład się zastanawiam. OK, czyli to znaczy, że pewno w tym momencie ich menadżerowie przyszli i powiedzieli: OK, to schodzimy na niższą instancję bazy, ten, niższą instancję w AWS-ie, żeby zaoszczędzić koszty. Takie dowcip. No i ogólnie. To jest warto zaznaczenia. Czasem, nim przejdziemy w, na wyższą instancję, warto patrzeć, czy możemy faktycznie posiedzieć i rzeczy pooptymalizować. Yy, to jest coś, co mi trochę chodzi po głowie, bo my właśnie dużo robimy obecnie optymalizacji w jednym systemie, ale prędzej czy później, już widzę teraz, że jego jeden subsystem będzie musiał wyciągnąć, wyciągnięty jako, nazwijmy to w cytatywnym mikroserwis. I... Bo dochodzimy już do granic tego, co możemy wycisnąć w obecnym sposobie, bo jest bardzo źle napisane. No idziemy dalej. Nasz drugi artykuł jest yy, poświęcony tematowi przynależności, naszej, naszemu naszym takim poczuciu przynależności i pracy w zespołach. Autor powołuje się na bardzo ciekawy yy, research paper, który został wydany parę miesięcy temu, gdzie, aut, gdzie znalazł ciekawą zmiankę, że tak naprawdę że bardzo istotne w wypadku właśnie takiej przynależności jest kto, kto reprezentuje jakąś rolę, kto coś robi, ale równie ważne jest, co jest robione, jak jest robione i dlaczego jest robione. Jó to następnie poświęca całą dyskusję temu, że w IT bardzo dużo mówimy o tym, co i jak, ale bardzo rzadko dyskutujemy o why. I to jest coś, z co ja się zgadzam. Coś, co w teorii jest bardzo scece z perspektywy właśnie agile'a ale, ja nawet sam, jak bardzo często rozmawiam, gdzieś tutaj o pomyśle wprowadza, na przykład definition of ready, to bardzo dużo teamów zaznacza, że e, mimo, że w teorii powinno być self governing team, że teamy powinny same wyznaczać swoje kierunki, że bardzo często jednak to why jest poza nimi, że oni pewne rzeczy robią i nie rozumieją tego why, po co są one robione. Więc jak najbardziej się z tym zgadzam. I autor właśnie na tej bazie buduje całe swoje spojrzenie. Że jakieś nasze matryce rozwoju, czy właśnie matryce retencji pracowniczych i tak dalej, muszą też odpowiedzieć na pytanie o sens przynależności. I moim zdaniem ja się z tym zgadzam, bo patrząc z perspektywy czasu, ym, w pewnym sensie pamiętam historię, jak właśnie znajomi mówili, że oni bardzo długo zostali w firmie, dlatego że po prostu. Czuli swoje obligacje we, yy, yy, w ramach zespołu, że czuli, że tam że przynależyli. I myślę, że gdzieś te dawne podejścia, które były bardzo złe, że jesteśmy rodziną, i tak dalej, miały właśnie polegać na tym, że budowały ten sens przynależności. No, no i to chyba wszystko na dzisiaj. A więc podsumowując, zanim przejdziemy na mikroserwisy i inne super atrakcyjne rozwiązania, zobaczmy, czy wycisnęliśmy wszystko z naszego obecnego systemu. I jeśli, my, jeśli budujemy jakąś kulturę w firmie, to warto pomyśleć o zbudowaniu przynależności do zespołów. To wszystko. I do zobaczenia jutro w następnym, w następnym odcinku IT Morning.